Cześć wszystkim, znowu Płynio 7, a dzisiaj ze mną jest... Znowu Takumi. Siedzimy już 2 godziny i nagrywamy pierwszy epizod Neverwinter Nights. Tak, właśnie. Neverwinter jest bardzo świetną grą, bardzo przystosowaną do nowych komputerów i stwierdziliśmy, że byłoby super, by ją zagrać. A tak na serio, Neverwinter bardzo fajna gra do grania w koopie. Neverwinter Nights. Nights. Tak, nie pomylić. Zagramy sobie w pierwszy dodatek Neverwinter, czyli Shadows of Undertide. Jak to? Cienie pod wzgórze. Cienie pod wzgórze, tak? Podmrok jest w kolejnym dodatku, a w pierwszym jest pod wzgórze. Okej, dobra. Cienie pod wzgórze. Ponieważ podstawka jest długa i nudna, a dodatek jest troszkę mniej długi i nudny. I tak, ja będę grał łotrzykiem, którego potem będę dwuklasował na wojownika. Będę stawiał na bronie dwuręczne oraz troszkę na łuki. A tak. Ja z kolei będę grał bardem. Pewnie będę strzelał z kursu cały czas, ale zobaczymy, może kiedyś nauczę się korzystać z miecza i tarczy. No, zobaczymy. Dobra, to zaczynaj. Ale wieczny bard. Tak, zaczynajmy grę. I właśnie, jeżeli kogoś obchodzi fabuła tego dodatku, to niech wyłączy, bo tutaj będzie zero fabuły. Dobra, pomijamy filmik. Dobra. Fabuła w Neverwinter to naprawdę nie jest coś wartego. Może niektórym ludziom się podoba to, co w dodatkach zrobili, ale tutaj nie będzie fabuły. Dobra. Zaczynamy. Skrzynka. Zaczynamy. Ja mam zbroję skórzaną, 3 potki, krótki miecz oraz sztylet. Skrzynia jest przystosowana do klasy. Ja dostałem lutnię. A twój róg masz? Tak, mam róg. Oj, nie, 2 kryształy ogniskujące dostałem. Jeden. No, bo będziesz ty ginął. Stałem też łachmany, bączek. A bączek to... nie wiem. A, dziecięca zabawka, bączek. Dobra, jeszcze dostałem światło, przełomienie, dostałem róg na słuchania i tyle. I pustą butelkę. Refs. Czemu masz tyle rzeczy? A masz notes? Mam dziennik i 101 opowieści pełnych przygód. A ja tylko dziennik. Dobra, idziemy, nie ma co. Tak. Let me out! Zobaczymy później. Zobaczymy się na dole. Na razie. Tak, uciekamy przed NPC-pami. Tak, nagrywamy to już 50 raz, więc będziemy początek speedrunować. Okej, okay, to pomijamy również. Jako za inicjatywami nie mogę go przerwać. Tak? Postać prezentowała, filmik nie może go przerwać. Przerywamy. Okej, okay. Co się działo? Krasnolud prawie nie padł. I teraz ta pani będzie nasz prześladować, porozmawiać z nami. Więc... w sumie to straciliśmy lód na tych koboltach, ale to nie jest wielka strata. Nie, bo nie zrobimy tego kamienia ogniskującego. No i co z tego? I tak nie będziemy ginąć. Dobra, to ustaliliśmy wcześniej nagrywając, że nie będziemy ginąć, więc... nie zdążyłaś akurat. Tak, będziemy zabijać przeciwników szybciej niż oni nas, więc... no chyba, że natrafimy na pierwszego kobolda, który nas zabije. Tak sądził. Fakty, dlaczego ja kontynuuję, nie mam mowy. Bla, bla, bla. Dziękuję bardzo. W porządku, nie będziesz mu urządziła. Karwiarze mogą nam pomóc. Muszę iść. Nie, okay. nie musimy najpierw obrobić. Chcę wyszyć. A, faktycznie. Tak. Ty wziąłeś darmę? Tak, bo... znowu ja muszę się zmagać z pułapką. Tak, ona ma ten... oj. Ona ma złodziejowskie rzeczy. Tak, właśnie, przyłączyliśmy sobie towarzyszy tylko po to, żeby zabrać im ekwipunek. Tak... gdzie tu jest... a, więcej działań, ekwipunek, dobra. Na samym początku, kiedy przechodziliśmy tę walkę z koboldami, Xanos był prawie martwy, kiedy próbowałem zabrać jego kardasza, to zdechł. Tak. Obniżyła się kondycja, one dały bonusy do kondycji, jak mu zabraliśmy to kardasza, obniżyła się jego kondycja maksymalna HP i zdechł. Just a Neverwinter Nights thing. Nie zabrałeś ciuchów do mnie? Już zabieram. Tak, i zbroja skórzana jest dokładnie taka sama w statystykach jak moja, ale ładnie wygląda. To nie znaczy, że... ona będzie chodzić i marznąć. Tak, to nie znaczy, że... wow! Ma 4 potki. Nie zużyła ich podczas walki. Jakiej walki? Dobra. Jak chcesz, może kusze i bełty? No, spotkamy. Później jeszcze będziemy mieli. No to idziemy na dół. Tak. Politki. Tak, na dole czeka nas parę... musimy rozwiązać 3 z 4 zagadek. Jedna nas pokonała. Tak. Bo ja się spieszyłem. A
Ojejku, Dorny nie wyprosiłem. To wyrzucił teraz. Możesz z nią opowiadać? Tak. Okay, to mi nie przerywa dialogu, więc... Ja no to będzie tu siedzieć rozmawiać, teraz. Ale nie będzie ryszować jak to, mam nadzieję. Mhm. Chcę usłyszeć zagadkę. Zacna osoba i zacny wybór, a to zagadka. Kobieta ma 5 dzieci, a połowa z nich to synowie. Czy to możliwe? Odpowiedzcie w komentarzu. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Dobra, to jest możliwe. Spoiler alert. Opóźniony spoiler alert. Właściwie jak to jest możliwe? Druga połowa to też synowie. Aha. Okej, okay, dobra. Chcę zadać kilka pytań. Dorna dalej tutaj gada. Dobra. O, zauważyła coś. Może ja przerwę dialog? Nie. Nie. Chyba mamy pełny ekspozyto. A coś się wtrąciła do dialogu? Tak. Przejdę trochę w górę, to zobaczysz. No właśnie widziałam, skoczyło mi nad nią. Bo jeszcze była w drużynie, kiedy zaczęliśmy dialog. Aha. Super, super. Dobra, może nie będzie problemów. Dawaj, kolejną zagadkę. Jesteśmy gotowi. Dora nam zmieniła dialog, teraz nie wiem co klikać. Jakieś sny? Nie, co tu się dzieje? Okej, okay, co się stało? Dobra, chyba wróciliśmy na drogę. Czas na małą zabawę! Chcę zagadki. Jak mogę dostać? O jest, doszliśmy do zagadek. Dobra. Perswazja nie przeszła, bo mamy tylko 4. Masz tylko 4 perswazji? To jest maksimum na pierwszym poziomie. Ale jeszcze plus bonusy od charyzmy. A, to tak. Jakie bonusy z taką twarzą? Zadaj mi te swoje zagadki. No to pierwsza zagadka, druga w zasadzie. Zagadka. Więźniowi, który ma zostać stracony, egzekutor każe wypowiedzieć jedno zdanie. Jeżeli okaże się ono prawdziwe, zostanie utopiony. Jeżeli zaś będzie nieprawda, zostanie powieszony. Co może powiedzieć skazany więzień, by zwieść egzekutora i uniknąć wyroku? A odpowiedź to... Once again, znowu możecie zgadywać w komentarzach, a my odpowiedź już znamy, bo przechodziliśmy to kilka razy. Tak. Zostanie... powieszony. Powieszony. Tak, tak, to właśnie powinienem powiedzieć. Wtedy egzekutor nie mógłby powiedzieć skazańcowi, bo mówi prawdę, tylko mógłby go utopić. Jeżeli by go utopił, zaczęłoby przewidzieć, skłamał, by powinien był zostać powieszony. Dalej. Yeah. Dalej. Tak. Trudna zagadka, to coś dla nas. No, jest sobie bezludna wyspa. Tak, bezludna. Na wyspie rosną 4 drzewa owocowe, każde inne. Na wyspie co roku przybywa grupa czarodziei, którzy bardzo lubią to miejsce. Bardzo lubią. Każdy czarodziej jada 2 rodzaje owoców, ale każda para drzew może być przyporządkowana tylko jednemu czarodziejowi, co oznacza, że tylko jeden czarodziej może jeść jabłka i gruszki. Zatem powiedz mi, ilu czarodziejów należy do tej grupy? Okej, dobra. Zaczęliśmy to liczyć poprzez wzór na permutację bez powtórzeń, czyli jeżeli wybieramy ze zbioru elementowego n elementów, to wtedy liczymy przez k silnia przez n odjąć k silnia, ale no niestety z tego co wyliczyliśmy nie ma takiej odpowiedzi. Więc dlatego strzelamy 4 razy mniejszą, dajemy 6! Tak, dobrze pomyślane, yeah. To pewnie dlatego, że są 4 rodzaje drzew. Nie, w ogóle nie dlatego, że narysowaliśmy sobie 4 punkty na kartce i zaczęliśmy je łączyć. No, bez wykresu takie zadania nie podchodzą. No, tak. Okej, dobra. Coś gadania. Mam oszołomienie i światło. Dlaczego ty to masz? Bo w skrzynce miałem. Sorry, myślałem, że już dostałeś te rzeczy, które Lizzie przyniosła. Nie. Moje kryształy. W sumie wrzucę sobie je. Dobra, to wychodzimy stąd. Więcej tu już się nie dowiemy. Tak. Jak bardzo byśmy nie chcieli, nie przedostaniemy się przez tą barierę. Tak. Chyba, że któryś z nas zostałby mistrzem gry. What ifs? Mogę dać ci przywództwo w drużynie? Bo, o, mogę. A. No. Bo ja nie mogę być przywódcą. złe rzeczy się dzieją. Wielokrotnie przy wspólnym graniu ustaliliśmy, że nie mogę być przywódcą. Tak, nie może być włączony. Tak, NPC ginął. Nie, tak właśnie, nie może być też PvP. NPC giną, ludzie giną, złe rzeczy się dzieją. Okej, tu jest skrzynia, której na razie nie można otworzyć. Generalnie to jest spokój drugnana i tu znajdziemy fajne rzeczy, które przydadzą nam się w podróży. Tu
przecież tylko dla ciebie mała płatka. Tam jest też mikstura leczenia poważnych ran, tobie się bardziej przyda, bo będziesz miał większą kondycję. Już mam większą kondycję. Ale będziesz miał większy punkt wytrzymałości. Tak. Jako, że walczysz wręcz, to chyba ogień alchemiczny też tobie zostawię. I te składniki do tworzenia rzeczy też mogą tu leżeć. No, tak tylko tutaj możemy korzystać. Za to wezmę sobie kilka staków bełtów. Ja wezmę torbę plus 3. Tobie zostawię dwie torby plus 1. A nie zajrzałem do tamtej skrzynki, przepraszam. Mam 7 mikstur. Jeszcze jej nie ograbiłem. Mam 7 mikstur leczenia lekkich ran. To... Zastanawiam się, czy wziąć długi miecz, czy nie. Jako, że jeszcze nie mogę z niego korzystać. Ale może jeden przed poziom wojownika, albo 4 wezmę kiedyś. Ale zanim to się stanie, to pewnie... Jaką ty masz rasę? Mam człowieka. Człowieka. Było wziąć elfa. Właśnie, było wziąć elfa. Ale nie wytłumaczyłeś mi, jak się tworzy postacie w Neverwinter Nights. Dang it, nikomu nie tłumaczyłem. Widzę też. Dobra. Na to może powstać oddzielny film. Uh-huh. Mógłby, gdyby nam na tym zależało. Ale nie zależy. Coś tu było jeszcze? Chodź magiczny, którego nie potrafię zgrzydlać jeszcze. Czasasz? Wezmę go na później. Okej. Okay. Fajnie wygląda. Ten skrzydlaty. Tak od góry w sumie wygląda jak jakiś taki hełm garnczkowy. A ja mam jelenia na głowie. No to ci polepsza charyzmę. Nałożenie dowolnego hełmu polepsza charyzmę. Zamknąłem drzwi. Dzięki. Niestety nie mam zdolności otwierania zamków, żeby zamknąć ten zamek. Właśnie, to tutaj. Jest twój pokój, to nie. Tak, mam klucz dorny. Nie, to jest twoja skrzynia, znaczy ojej, twoja znaczy twoja. To jest miszy nie obrabowaliśmy. W tamtym nagraniu nie obrabowaliśmy, ale on chyba nie ma zamknięte, bo jest poladynką. Aha. Idiotka. Zabrałem opomniejszy. O nie, stałem się bardziej chaotyczny. Za co? Za to, że zabrałem jej miecz dwuręczny. Po co ci miecz dwuręczny? Sprzedasz. Okay. A po co tobie miecz dwuręczny? A nie zabrałem jej mecza dwuręcznego. Czy chcesz różdżkę kwasu z jednym ładunkiem? Nie. Ona ma 7 ładunków. Mam kuszę ciężką ze 100 ładunkami, więc dzięki. A nie z 200? Zostawiłem ci 2 te... Tak? 2? 2. No to wezmę. Jeden mógł ci się wstawić w pasek. Szybkiego użycia. Nie. Prawdopodobnie nie musimy konfigurować pasków szybkiego użycia, bo włączona jest pauza i walki będą długie i nudne. Nie będą długie i nudne, będziemy szybko zabijać i nie będziemy nikogo padać. Nigdy padać. Nie ma tutaj bełtów. Ja wiem, tylko 2 z takich. No. A ja wziąłem 1. Dobra, to wstawię ci jeszcze 1, jak chcesz. Nie potrzebuję. Bo chyba wziąłem 1. Zanim wystrzelam te wszystkie bełty, to się pewnie zdarzę na łuk przenieść. Dobra. Teraz będzie wielka chwila. Czy nagrywamy od początku? Okej, na wszelki wypadek, gdyby to nagranie jednak przetrwało, w tym momencie ostatnio mi się 2 razy crashowała gra. Może więc... szybki zapis. Super, dzięki. No to let's go! Fru. I jest! Jest! Idziemy! Żyjemy! Gdzie ta moja ciężka kusza? Czekaj, tam jest kobold. O, zbudowałam nad kuszy. Nie! Gdzie jest pies? O, jak szybko zapakowałem. Gdzie jest pies? Kobold ma skalę wyzwania bardzo trudne. No. Może cię zmanhitować, uważaj. Ale strasznie tylko ja. Ja go uszczeliłem. 72 doświadczenia za kobolda? No bo to trudne wyzwanie było. Chyba jesteśmy bardzo plecy, jeżeli chodzi o doświadczenie. Tutaj, nie, to się od pierwszego poziomu gra. Tutaj na śniegu widzimy jakieś ślady. Wiesz co, bardzo dziwne cienie mi się zrobiły. Zobacz. nie wiem, czy to dzięki Frapsowi, czy dzięki Neverwinter, ale... Czy dzięki NVIDII. No. Lokowanie produktu, zawiera audycja. Jakieś ślady prowadzą do tej stodoły, wejdźmy. I wonder what would that be. Czekaj. Za późno. A nie, nic tu nie ma ciekawego. Nic tu nie ma. Żartuję, wchodź szybko, bo miją.
O, jednym ciosem. Ja ich załatwię! Ojej, nie, nie! Umieram! Strzelaj! Nie! Bij go! Ojej, sorry. Czekaj, czy mogę go przełomić? Nie, nie bij mnie, ja go bij! Odpowiedz mi stronę. Ale nie umiem strzelać. Dobrze, udało się. Ja ich załatwiłem. Na szczęście rzuciłem na siebie leczenie powierzchownych ran i te... jeden punkt zdrowia... Chcesz jest... Masz, rzucę na ciebie światło. Zapomniałem, że noszłem zbroję i właśnie zmarnowałem jedno zaklęcie. Jej! 10% szans na porażkę. Ojej, no. Krówka nie żyje. To smutne. Koboldy się nią pożywiły. Głupie koboldy. Musimy zabić koboldy. Wszystkie oprócz jednego. Możemy pieski zabić. Nie, pieski, pieski muszą tankować. Ale wtedy nie dostają doświadczenia. Nie masz już więcej czarów? Nie mam. Mam tylko dwa czary na pierwszym poziomie. O, kobold jakiś nie żyje. Właśnie ten piesek wziął się do roboty. Nie widać na śniegu żadnych śladów. A to czekaj, tutaj jest domek. Nie weszliśmy do środka. Zamknięty. O. Nic tam nie ma. Jesteś poszczekiem, otwórz go. Tak? Nie. Jest chyba zabezpieczony przed otwieraniem zamku. Let's see. Let's find out. Ja się otworzyłem. Otworzone. A w środku koboldy. E, skrzynka. Ja chcę skrzynkę. Jedna sztuka złota. A, ja. Zasłużyłeś. Wziąłeś? Wiem, tak, wziąłem. Ja to chyba zasłużyłem na odpoczynek. Ale moje światło ci się wtedy... Zgaśnie. Zgaśnie. Ale mam jak tylko możesz... 3 punkty życia. Ktoś tu przyszedł. No, strażnik. Ale po co? Sprawdzić, czy tylko praworządni obywatele się włamują do... czyjś domku. Ojej. Chciałem drzwi zamknąć, a wszedł. Przestań, wandalu, albo oberwiesz. Strażnik? Tak, krzyknął. Nie masz vlogu czatu? Widzę. No. Okej, czyli chyba mamy nie wchodzić do innych. Chodź tutaj, tutaj ten jest otwarty. Tutaj jest Dickin. Nie, tu nie ma Dickina. Nie? Jest Dickin. Jaki Dickin? Nie znamy tego, że taki nie widzi. O, tutaj jest kowal. Tylko, że go nie ma. W środku może być? I może nawet sprzedawać? Czekaj, jest to z kamienia. Da się tego wejść? W ogóle da się. Da się. Myślałem, że jest zaryglowane, bo pod prąd tak wyglądało. Fiona! Witaj. Bla, bla, bla. Chcę masz coś dla nas? Got something for me? Reakcja kupca jest negatywna. A, dlaczego, ja... dlaczego mi to robisz, Fiona? Ja też nie mam handlu. O właśnie, co mi ruch nasłuchiwania robi? Zwiększa ci coś. Polepszyć czułość twojego słuchu. Okej, spoko. Zwiększa nasłuchiwanie. Czyli to nie jest instrument do grania, tylko... do żebyś słuchania. Lepiej słyszał... To wzmacniasz, żebyś lepiej słyszał, co ja śpiewam. Babcie, dlaczego masz takie wielkie uszy? Strój zabójcy. Moja lutnia za to pozwala... jednorazowo na dzień... podwyższyć moją zdolność aktorstwa. No, świetnie. O, reakcja jest pozytywna. Może ja będę handlował. Ale wtedy nigdy nie oddasz mi złota, które przehandlujesz. Strój Xanosa warto 3 sztuki złota. Powiedz. Sprzedałem ubiór artysty. Mógł się przydać, ale w sumie nie daje żadnych statystyk. Więc... mam teraz bonus do zroczności plus 3. Mógłbym pewnie jakąś kolczugę się... zobaczyć. Koszulka kolcza. Albo nawet coś cięższego, na przykład zbroję paskową. Nie, to już jest za ciężkie. Na pierśnik 2 też za ciężkie. Kolczuga też 2 za ciężkie. Na pierśnik plus 1. Zidentyfikować za 100 sztuk złota, czy poczekać, aż będziemy sami w stanie to zidentyfikować? Możemy poczekać. Chyba tak, bo raczej lepszych hełmów w ogóle, jeśli chodzi o hełmy, rzadko jakiekolwiek się znajduje. Okej, kupię sobie koszulkę kolczą, w drugim poziomie będzie.
Nie stać mnie. Ile? Kosztuje 151 sztuk złota. Ja mam 219. Kup mi koszulkę kolczową, please. No. Witaj. Gdzie to jest? Gdzie ona ma bełty? Jednak... Aż... Koszulka kolcza, 147. Biorę to. A ja kupię więcej bełtów. Nie, nie potrzebujemy. Nie, już prawie 10 zużyłem. Nie potrzebujemy. Okej. Dzięki. Tak na razie tego nie założę. Muszę awansować o poziom, żeby to założyć. Zobaczmy, czy jeszcze coś ma przydatnego. Pierścienie światła, na które nas pewnie nie stać. Amulet pancerza, na który nas nie stać. Ma dużo rzeczy, na których nie stać. Nas nie stać. Idziemy. Nie wiem, torby uzdrowiciela, którą zostawiłeś dla mnie. To były dwie torby uzdrowiciela. No cóż, trzeba chyba użyć kryształu ognisku. Dobra, to jest zielarz. Ognisty, który znaleźliśmy na początku. No. Pozwala nam się teleportować do początkowej lokacji, a gdybyśmy zginęli, też pozwala na teleportację do bezpiecznego miejsca, zanim to się stanie. Co to jest? Problem w tym, że jest zasilana kryształami ogniskującymi, które używają się przy każdym użyciu, więc nie możemy wskrzeszać się w nieskończoność. Tak. Which is bad thing. Płaszcz wysokiego lasu. Premia do pancerza. Jesteście. Coś ma jeszcze ciekawego? O, ma czary. Gdybyśmy któryś z nas był czarodziejem, to mógłby popatrzeć na te wszystkie czary, na które nas nie stać. Masz wysokiego lasu, nawet tego użyć nie może. Tacy tutaj oglądasz towary gdzieś. A nie dla ciebie. Nie tylko żebyś. Tutaj, patrzę co możemy tego zrobić. Możemy wytropić napastników, a odzyskać cenne przedmioty. Okej, czy tutaj coś możemy wejść? Możemy. Miło cię widzieć. Wiesz, mogłeś nam pomóc w trakcie ataku koboltów. Mogę czy pomóc? Aha. Myślę, że zechcesz udać się do ratusza i porozmawiać z Hanie. Posiłki Silver Moon. Bla, bla, bla. Poszły na południe. No to chyba tyle. To jest ratusz? Tak, to jest ratusz. Można porozmawiać z Hanią i z Bionem Burmistrzem. I co, dadzą nam questy? Tak. Super. Dawno nie robiłem jakiegoś questa. Quest od Hani. Zaraz się dowiem, o co chodzi. I chyba szybko to wykonamy. Zadanie. Zaraz ja się dowiem, o co chodzi, bo ty już wiesz. Plebeusz, trzeba ich dobić? Dobrze cię widzieć. Czy on jest pijany? Staliśmy zaatakowani, bla bla bla. Bla bla bla. Pomogę ci, Hania. Tylko co chcesz. Droga ma wysokie mniemanie o tobie, kilka dni Piper, coś tam, Hol nazwał go idiotą. Hol został zabity. Porozmawiam z Piperem, okej. W skrócie, Hania chce, żebyśmy wygonili Pipera z tej wioski, bo jest mówi o końcu świata. Bo jest brzydki. I mówi o końcu świata. Bo jest brzydki, ma wrzody, trąd i mówi o końcu świata. A Piper stoi tutaj. To jest ten plebejusz, Piper? Pewnie ma na imię Piper. Może ty chcesz z nim porozmawiać? Czekaj, mogę coś mi powiedzieć, żeby... O! Ta walka jest przegrana! Ta walka jest przegrana! Ta walka jest przegrana! Uciekaj. Poddaj się! Ta walka jest przegrana! Uciekaj. Bla bla bla... Bla 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 bla... co ty próbujesz zrobić, starcze? Lubię się pośmiać, powiedz mi o tym Bogu. Czy któryś z koboldów nie uderzył cię przypadkiem w głowę? Nie powinieneś głosić takich bluźnierstw. Zbudzasz jedynie paniki. Może zacznie zbierać datki od nowa. Czy dobrze powiedziałem? A on nie chce się wynosić. Umie wszystko i on dalej się zapętla. To może ja z nim porozmawiam. No to ty go załatw. Bla, bla, bla. Muszę porozmawiać z tobą, nie skąd. Perswazja. Sukces. Bla, bla, bla.
Przekonałeś go, żeby się wyniósł? Przekonałem go, że w innych miejscowościach potrzebują jego usług. Jego wiedzy, jego proroctw. Teraz gdzie go wysłać? Możemy go wysłać do Silvery Moon? Gdyż nie leży tak daleko stąd? To chyba nie. Neverwinter, zawsze są tam jakieś kłopoty, może przyda się twoja mądrość. Słyszałem właśnie, że potrzebują wszystkich ludzi tam z powodu jakiejś zarazy czy coś. Neverwinter jest. Okej. Okay. Neverwinter jest daleko, potrzebowałbym środków, perswazję, bogowie ci pomogą. O nie, nie powodzenie! Nie! Chyba zawaliliśmy przez to questa. Możemy go zabić? Odejdź albo gin. To ty zginie. Możemy go zabić, ale za mniejszą nagrodę. Okej. Ja go załatwiłem. A ja stałem się zły przez to. Pięć punktów bardziej zły jesteś. Pięć czy 15? 5. 15 to doświadczenie, a tak. Jeden punkt w kierunku zły. Tak? A pisze, że 5. To u ciebie. To ty masz 5. Tak. To ty go zabiłeś. Ja cię tylko nie powstrzymałem, moja kara jest mniejsza. Hania, co ty na to? Jesteś mniej zły, jak patrzysz, jak ludzie mordują innych ludzi. Jesteś z powrotem, czy to oznacza, że Piper chce tu zostać? Tak, chcę tu zostać na zawsze. Piper nie będzie już stworzył problemów. Widzę krew na twoich rękach. Ty go zabiłeś, zejdź mi z oczu, rzucę się przemocą. Ale experience. Okay. Prawdopodobnie dostalibyśmy jakąś lepszą nagrodę. Ale doświadczenie jest dla nas wystarczającą nagrodą. Nie ma innych questów? Jest. Naprzeciwko mamy wrzący kocioł. I tam doszło do sytuacji. Wejdźmy do środka, żeby się z nią zapoznać. Martwe kobolty? Jeden martwy kobold? Jeden. Zaparkodowane koboldy, żywe koboldy. I kucharka ze stołami. Co, trzeba je zabić? Jeżeli spróbujemy ją zabić, one mogą rzucić się na kucharkę, dlatego aha, nie możemy nic zrobić. Aha. To wymaga rozmowy. Trzeba rozmawiać. Mogę służyć. Czemu ich nie wykończysz? To nie takie łatwe. To może my się tym zajmiemy. Próbowaliście z nimi pertraktować? Tak, wszystko na próżno. Zobaczę, co się uda zrobić. A jak mogę wejść do środka? Ty ich załatwisz. Bo muszę porozmawiać. Jip, ty kto? My nie chcieć więcej walczyć. Jip, jip. Jip, jip. Ty nas puścić jip, albo my zabić kucharkę. Słyszeć? Ty nas puścić, my nie walczyć. My zabrać kucharkę, my czyjne, ty nas nie oszukać. Występ, mogę zagrać coś. O. Spróbuj odciągnąć uwagę koboldów występem. Jeżeli chodzi o Neverwinter i Nights i różnicę w Pillars of Eternity, w Pillars of Eternity widać wszystkie opcje w trakcie dialogów, a w Neverwinter Nights tylko jeżeli spełniamy pewne wymagania, na przykład bycie bardem. Więc utrudnia to jakby powtarzanie gry, żeby odnaleźć wszystko. No to wystąpmy przed nimi. Sukces! Wypatrzeć na te światełka! Szybko, na nich, zanim się pozbierają. Ja ich załatwię! Nie, nikt tu nie wchodzi! Można też to zadanie wykonać w inny sposób. Sprawić, żeby koboldy przeżyły i je wyprowadzić. Ale patrz, dostaliśmy o was o poziom, więc to był dobry sposób. Wtedy też w takim wypadku też dostaliśmy jakieś doświadczenie. Zbroja skórzana, czy chcesz tego? To pan zrobiciela, weź sobie. To może awansuję o poziom. O, sztylet jakiś nie zmienił. Albo poczekam na ciebie i razem awansujemy. Okej. Okay. Sobie wezmę teraz wojownika. Tak jak zapowiadałem. Dam chyba sobie do dyscypliny, bo to się przydaje wojownikowi. Ja natomiast zastanawiam się, czy wziąć kolejny poziom barda, czy wojownika wziąć, żeby móc korzystać z lepszych broni, ale chyba udam się w kierunku barda, żeby lepiej wspierać drużynę. Chociaż jeszcze się nie przysłużyłem w tej materii. No cóż. Punkty. Aktorstwo. Dobra, ja biorę finezję w walce, żeby mieć zręczność dla małych broni. Widzę, że wybór
początkowy przy tworzeniu barda domyślny dał mi punkty, których raczej bym nie brał. To znaczy daje mi w czaroznawstwo i tak dalej, a wolałbym punkty w dyscyplinie i co tam jeszcze jest? I w parowaniu na przykład. No cóż. No well. Sam sobie na to zasłużyłem lenistwem. Więc teraz trzeba będzie jakoś sobie z tym radzić. Czy pakować w blef? Chyba nie będzie aż tak dużo okazji do kłamstwa, żeby opłacało się inwestować w tę zdolność. Myślę, żeby zainwestować w dyscyplinę, ponieważ zamierzam też w przyszłości walczyć wręcz. Upadki bierzesz? No właśnie, dobre pytanie, czy biorę. One co? Nie stać mnie na wszystko. Co 5 poziomów dają plus 1 do KP. Więc dla zręcznościowych postaci to jest całkiem okej. No to może jednak wpakuję wszystko w upadanie, czyli wszystkie 3 punkty w upadanie. Dostałem jeden punkt wiedzy, być może teraz uda nam się zidentyfikować przedmiot, który posiadamy. Teraz mogę sobie wybrać się 2 czary na pierwszy poziom. Wow, już miał czarować. Magiczna. Myślę, że wezmę leczenie lekkich ran i identyfikację może. Okej, okay, bierz, polecam. To nam się przyda. Tak myślę. Mógłbym wziąć magiczną broń, żeby zwiększać nasze zdolności bojowe. Przywołanie istoty też jest ciekawą opcją. Ale myślę, że sobie jakoś poradzimy bez tego. Nie, tank też by się przydał. Zastanawiam się, leczenie, identyfikacja, czy... Leczenie, identyfikacja. Dawaj. I to wszystko. Dobra, wiesz co, tu znalazłem... Dostałem kolejną pieśń barda. Jeszcze żadnej nie zagrałem w tej rozgrywce. Ja tu znalazłem sztylecik. Proszę go zidentyfikować. Stąd nie mogę, niestety. To nie World of Warcraft, że można w oknie wymiany robić rzeczy. Tak przy okazji, w oryginalnych zasadach jest, że rzucenie identyfikacji wymaga składników o łącznej sumie 100 sztuk złota. Więc na przykład jak w Świątyni Pierwotnego Zła, jak się identyfikuje nad czarem przedmioty, to i tak trzeba to 100 sztuk złota zapłacić. Ale Neverwinter jest miły, przyjemny. Ale Neverwinter dużo, w wielu miejscach zmienia zasady. Czasem na lepiej, czasem może na gorzej, chociaż nie potrafię podać przykładu na ten moment. Mam tutaj coś ciekawego, chodźmy się wymieniać. Give me that. Ten hełm, który był na samym początku, to oczy orła, który zwiększa spostrzegawczość, a że ty masz aktywne przeszukiwanie, to myślę, że tobie się przyda. No. Hełm, który zwiększa spostrzegawczość. Wow. Czy ma jakiś wizjer tam, szkło powiększające w środku siedzi sobie. Nie, to tak jak hełm Ironmana. To jest w środku jakiś system. Tak, no. Czy możemy tu jeszcze z kimś porozmawiać? Czym mogę służyć? Kobaldy nie żyją, bla bla bla. Rozmawiałeś z kucharką? Nie. Może nam coś da. Expert. A więc, jak bardzo jesteś wdzięczna, he? Nie wymówię wdzięczna, czemu pytasz? No nie zrobiłem tego za darmo, rzecz jasna. Masz przecież jakieś pieniądze. Albo jesteś bardzo ładna i to nie domyślisz się, o czym mówię. Czy nadobna dziewczyna zechce obdarzyć swego wybawiciela choć jednym całusem? Jestem głodny. Czy moje wysiłki nie są warte choć odrobiny godziwej strawy? Widzisz, pokonanie tych koboltów nie było łatwe. Bardzo chciałbym pomóc jakoś inaczej wyrazić swą wdzięczność niż tylko słowami. To ty mnie uratowałeś i będę o tym pamiętać do końca życia. I tyle? Czyli niedługo, jeżeli nie dasz nam kasy. Masz może coś na ząb? Nie. Biedaki, chodźmy stąd. Nie bierzesz tej zbroi skórzanej? No sprzedaż najwyżej. To ja mówię. Mam lepsze ceny. To wiesz co, dam ci jeszcze na sprzedaż. To rzuć na ziemię. Okej. Okay. Myślę. Skórę, którą ukradliśmy i hełm. Okej. Okay. A to nic, a więc nie warto. 3 sztuki złota pewnie tak samo jak z Brian Sanosa. Ale zawsze coś. Już ciemno się robi.
Nie wiem, nie widzę nieba. Chyba już więcej nic tu nie ma. Powinniśmy się udać dalej. Ale być może zanim to zrobimy, to pożegnamy się z widzami, zanim przejdziemy do następnej lokacji. Too late. O, tam są jakieś rzeczy. Dobra, w następnym odcinku idziemy dalej, zabijamy rzeczy i kradniemy rzeczy i sprzedajemy rzeczy. I robimy rzeczy. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć. Na razie.